No i git. No to 10 godzin później jestem już prawie wolny. Jestem już prawie wolny, ale muszę jeszcze wrócić na chwilę do biura, złożyć podpis na wypowiedzeniu i oddać to. A to jest klucz do elektrycznego paleciaka, który był moim narzędziem pracy przez ostatnie 3 miesiące. I trzeba to oddać, nie wolno zapomnieć, bo koszt takiego klucza to 30 funtów. No, a tymczasem przenieśmy się do innego miejsca. Znajdujemy się teraz na stacji kolejowej. Za 30 minut odjeżdża pociąg. Więc kupiłem sobie żarcie w maku, żeby jeść coś. Bo nie jadłem obiadu. Bilet mnie kosztował 7 funtów. Dość tanio. Jak na Anglię. Biletami jest dziwnie, bo nie ma takich stałych cen jak w Polsce. Tylko te ceny się różnią zależnie od tego, w jakim terminie zamawiasz, tak? Z biletami samolotowymi. Ja znalazłem taki tańszy właśnie. Normalnie kosztuje 20 albo 30. No nic. Do zobaczenia w pociągu. Pa. Wysiadłem sobie z pociągu, zmierzam teraz na lotnisko. Godzina widać za mną, prawdopodobnie. I teraz muszę wymyślić coś, co będę robił przez następne 12 godzin, bo tyle będę czekał na lot. No, czekajcie. Wait a moment. This Wait video moment, is for please. Us, friend, that yeah, we beach. Meet tonight in the airport, Solo beach. In London Airport Stansted. Beach. We have meet a big Cartier friend, big beach, person, Barbary big person, beach. A big YouTuber. Please follow channel of my friend Miloš. Miloš. Italian song. No. Sfascio la sauna nella metro nell'ora di punta. Lei gira in casa scalzo, serrando a mezz'asta. Apri la finestra che ci accappa. E basta da una vita e non mi passa. Nah. Ma noi italiani siamo ufficiali. Stiamo per l'aria. È un video e la stiamo a lavorare. Stiamo per l'aria. Basta, Miloš. Per cazzo. Stop, Miloš. Dai, Miloš. We do that. Teraz Tomek parę słów dla polskich widzów. Co mam powiedzieć? Nie wiem, powiedz cokolwiek. No, chodźcie w zimie, bo jest naprawdę jedno miasto, że nie znajdziecie na całym świecie. Jakie miasto? Roma. In Italia. Because we are strong. We are strong. 1 million views. 1 million views. Mettilo vicino, tieni. Mettiamo. Be afraid. No, leva, mettilo sul microfono. Aspetta, l'attacco, quando attacca. Banana. As you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Look up.
Hey! Hi, darling! Italian thing, way to think, to explain the things. Dai, il ballamo, eh? Partiamo. Dai, dai, forza. Oh, dopo. For me, I don't know, your friend, somebody. Italian do it better. Stand by me, oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. Belski tu, jedzie się kolejką na lotnisku Stansted, żeby dojechać do bramki. Jesteśmy już blisko. A tamci ludzie, których widzieli się przed chwilą, to byli Włosi, których poznałem na lotnisku. I jeden Włoch to był Polak, bo miał matkę Polkę i nauczyła go ona mówić po polsku. I zajebiście mówił po polsku. Nawet nakręciliśmy vloga jednego, oprócz tamtego śpiewania. Ale usunął się i nie ma. Także teraz też wam jeszcze powiem. No i co jeszcze o tych Włochach, bo obiecałem im, że będą na vlogu. Jeszcze jeden vlog był, w którym gadałem coś tam do kamery, oni coś tam gadali, ale on się nie nakręcił, bo okazało się, że zapomniałem nacisnąć guzik i ten vlog po prostu nie istnieje nawet. Ale jest za to śpiewanie Włochów bardzo sympatycznych. I wśród Włochów był taki jeden Tomek, Włoch, Polak, urodzony we Włoszech, gadający po włosku i okazało się, że mama nauczyła go mówić po polsku i zajebiście mówił po polsku, także serdecznie pozdrawiamy Tomka. A Włosi będą na vlogu. Kazali nazwać filmik Italia do it better, but... A kurwa, to ja pierniczę, but. Ale się przyzwyczaiłem do angielskiego, widzicie? Ale nie wiem, czy nazwiemy tak ten filmik. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Zaraz boarding i odlatujemy do Polski. To kolejka na priorytet. Państwo zaoszczędzą.